Kiedy Paweł pisze pierwszy list do Koryntian, jest już po spektakularnej porażce, jaką poniósł w Atenach. Próbował tam przekonać Greków do wiary i zaczęło się dobrze, miał chętnych słuchaczy, opowiadał o Bogu Stwórcy, o poszukiwaniu prawdy, zaczął mówić o zmartwychwstaniu i tutaj stracił swoich słuchaczy. I Paweł po tej porażce, kiedy już pisze list do Koryntian, zaznacza to, co pominął w Atenach. Ponieważ w Atenach Paweł nic nie powiedział o krzyżu Chrystusa. Dlatego w pierwszym misie do Koryntian czytamy Pawła, który mówi, że postanowiłem będąc wśród was nie znać niczego więcej jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Krzyż jako miejsce zwycięstwa Chrystusa to z krzyża bierze się nasze życie. Takie paradoksalne miejsce, które jest, wydawać by się mogło, porażką, jest momentem zwycięstwa Chrystusa. Stamtąd Chrystus zaczyna królować nad całym światem. I Paweł sobie zaczyna to powoli uświadamiać i zaczyna głosić Chrystusa, który żyje, Chrystusa, który króluje z krzyża. Dla Jezusa przybycie do Nazaretu musiało się wiązać z wieloma bardzo ciepłymi wspomnieniami. Wszak tu się wychował, tu chodził do szkoły, tu się uczył pisać i czytać, tu mieszkała jego rodzina wujkowie, ciocie, kuzynowie, kuzynki. Prawdopodobnie tu właśnie był grób jego opiekuna, świętego Józefa. Być może właśnie dlatego święty Łukasz w Nazarecie. Umieszcza początek publicznej działalności pana Jezusa. Właśnie tu w synagodze, w Kafarnaum, po odczytaniu proroctwa Izajasza, Jezus mówi, że został namaszczony duchem świętym, że przyszedł, by głosić dobrą nowinę, by głosić wyzwolenie tym, którzy tego wyzwolenia potrzebują. Ciekawa jest reakcja mieszkańców Nazaretu na te słowa pana Jezusa. Bo z jednej strony przytakują jego słowom, ale z drugiej strony są zdziwieni. No bo jak takie słowa o tym, że został namaszczony Duchem Świętym, może mówić ich sąsiad, ktoś bliski, kogo znali, kogo mają za cieśle syna Józefa. To się im razem nie łączyło. Dlatego byli zdziwieni, dlatego powątpiewali, w to, co Chrystus mówi. Pan Jezus odpowiada na tą ich reakcję prowokacją. Rozumie, że żeby dotrzeć do nich, musi wprowadzić jakiś mocniejszy akcent, złamać jakiś schemat. Tym schematem było przekonanie mieszkańców Nazaretu, że Bóg Najwyższy, Jahwe, przemawiał do narodu wybranego. A pan Jezus im przypomina, że Wiele było wdów za czasów proroka Eliasza, a on został posłany tylko do tej w Sarepcie Sydońskiej, do poganki. I podobnie wiele było ludzi trendowatych za proroka Elizeusza, a on uzdrowił tylko poganina, Syryjczyka Naamana. Na taką prowokację ludzie pobożni i bogobojni a w dodatku prawdopodobnie prawdziwi patrioci, kochający naród wybrany, nie mogli się zgodzić. W ich oczach Jezus był fałszywym prorokiem, dlatego postanowili go zabić, postanowili go skończyć z jego przepowiadaniem. Czego zatem uczy nas ta sytuacja w Nazarecie? Te pierwsze słowa, pierwsze przepowiadanie pana Jezusa. Z tego, że. On bardzo ciepło, bardzo delikatnie, z wielką przyjaźnią podchodzi do ludzi, zwłaszcza do tych, których znał, spośród których się wychował. A zatem ma wiele ciepłych, pięknych do nich uczuć. Ale z drugiej strony, on przyszedł prawdę. I jeżeli ta prawda będzie tego wymagała, to żadne względy ludzkie, rodzinne, towarzyskie nie będą miały znaczenia. Bo gdy Chrystus głosi prawdę, to nie ma względu na osobę. Ta seria nie mogłaby powstać bez wsparcia naszych patronów. Dziękujemy.